to miejsce, poza tym, że jest piękne i poza tym, że ma smutną historię, ma jeszcze historię o wiele starszą. Tutaj są zarówno legendy, mity, jak i prawdziwe historie. Jaskinia szmuglerów i jaskinia syren. Możecie tam te naturalne formy geologiczne, jakimi są stalaktyty, podziwiać. Witam Was, moi drodzy, serdecznie w nowym dniu wędrowny z tej strony. Dzisiaj przywędrowaliśmy właśnie do takiego miejsca. Ja nie wiem, czy dobrze odczytam, bo to są takie z zaleciałościami staroszkockimi te nazwy, ale to jest prawdopodobnie Arbroath Cliff Trail. Tu są jedne z najwyższych klifów w Szkocji, a zaraz zobaczycie, o właśnie, zobaczcie, tutaj generalnie mamy napisane, co możemy zobaczyć. Możemy różne jaskinie zobaczyć, no i jest tego trochę. No i generalnie spaceru jest trochę. Zobaczcie, tutaj na 4 mile możemy nawet wędrować. To jest około godziny 40. Są tutaj różne jaskinie i w ogóle te bardzo wysokie klify, o których mówiłem. Chodźcie ze mną, zobaczymy, jak to wygląda. A ja tak 2-3 słowa o sobie. Jesteście na kanale Wędrowny. Ja mieszkam z rodziną w Szkocji i tu sobie przez Szkocję wędrujemy, ale nie tylko przez Szkocję, bo w niedługim czasie już będziemy wędrować po całym świecie. Natomiast jeśli chodzi o Szkocję, no to chcemy, że tak powiem, pokazać Wam Szkocję z innej trochę strony niż ze strony emigranta. No chcemy Wam pokazać, jaki ten kraj jest piękny i co ten kraj ma do zaoferowania od takiej strony turystycznej, wędrownej, hikingowej, czy jak tam wolicie. Także zostańcie tutaj ze mną, a zobaczycie tak naprawdę, jak tu jest pięknie i zobaczycie, że czasem warto tutaj przyjechać. Nawet zamiast do jakiejś Hiszpanii czy Włoch na wakacje, to warto przyjechać do Szkocji. Ogólnie, moi drodzy, te klify tutaj się ciągną cały czas, wzdłuż wybrzeża oczywiście. Zobaczcie, tam chodzą ludzie ubrani w specjalistyczne sprzęty, no mają tam kamizelki, żeby nie utonąć, mają kaski. Oni będą nurkować i oni będą pod wodą wpływać do jaskiń. Tu są niektóre jaskinie, no, które wymagają właśnie zanurkowania i dopiero wtedy można się do nich dostać. Natomiast niektóre tego nie wymagają. Te klify, moi drodzy, robią się coraz wyższe w miarę spaceru, ale strasznie tutaj wieje i tutaj zawsze wieje, nie tylko dzisiaj, tylko cały rok tak naprawdę na okrągło, także sorry za jakość nagrania. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie, jest po prostu bajecznie. No właśnie korzystam z chwili, kiedy no na sekundę ustanie wiatr. No tutaj możecie obserwować oczywiście delfiny, walenie i inne zwierzęta morskie, również foki. Moi drodzy, no to nie jest dziwne, ale sami zobaczcie, jaka pozycja obserwacyjna jest tutaj rewelacyjna, bo jesteśmy na górze, a my idziemy dalej. Ja Wam tutaj wspominałem, że to są jedne z najwyższych klifów, no jedne z najwyższych, nie najwyższe, bo one osiągają wysokość w okolicach do 30 metrów. No ale to i tak robi wrażenie. No ja wiem, że są klify, które mają kilkaset metrów w różnych miejscach na świecie, ale uwierzcie, 30 metrów też robi wrażenie. Jeśli chodzi o te klify, no to ta droga spacerowa, którą tutaj musicie lub możecie przejść wzdłuż klifów, ona ciągnie się na jakieś 8 mil prawie, więc to jest, jak szybko liczę, to jest jakieś 12-13 kilometrów. Także jak ktoś chce przejść całą tą trasę, to jest właśnie, no zobaczcie, jak tam jest pięknie. Jeśli chodzi o drogę, no to się bardzo łatwo tutaj idzie, bo jest tutaj ścieżka asfaltowa. No i oczywiście trzeba tam uważać, no ogólnie rzecz biorąc, w niektórych miejscach jest możliwość zejścia z tych klifów. No ja, że tak powiem, nie chcę tego promować, reklamować, bo to na pewno nie jest do końca bezpieczne. No ale jak sami widzicie, da się tutaj zejść, uważając. No my tam zejdziemy, zobaczymy tam z dołu, może nam się uda tam jakąś jaskinię znaleźć. Powiem Wam tak, że zejście jest całkiem, no w miarę bezpieczne. Od razu podkreślam, nie promuję takich rzeczy, nie róbcie tego w domu. Ale, no śmieje się tam ze mnie żona, ale nie róbcie tego w domu. Nie róbcie, nie słuchajcie. Ale jest w miarę bezpieczne, dobre obuwie i po prostu warto tutaj zejść, bo jest mega. Thank you.
ogólnie to w tym filmie nie będę dużo mówić, bo się nie da. Tak strasznie wieje, że żaden mikrofon nie wyrabia. Ale podsumowując, 25 do 30 metrów wysokości mają klify. Około 8 mil, czyli jakieś 13 km jest ten szlak wzdłuż klifów. Jest tu mnóstwo jaskiń. No tam między innymi jest jedna, nie wiem czy widzicie tą szczelinę, tam jest wejście, a raczej wpływ do tej jaskini. I w ogóle przez całą długość klifów są tu różne jaskinie, spektakularne jaskinie oczywiście, do których no, najlepiej ze sprzętem wchodzić, no nie da się tak w marszu, że tak powiem. Także nie będę tutaj dużo gadać, skupię się bardziej na widokach, spróbuję wystartować dronem, pokazać Wam jak to wygląda i bardzo, bardzo zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo po prostu jest cudownie, cudownie, no nie znajduję słowa na określenie tego. No zobaczcie, właśnie tu jest jedna z jaskiń, którą przedtem Wam z większej odległości pokazywałem. Tu jest wejście, a raczej wpływ do jaskini. Czyli można tutaj prawdopodobnie jakąś wąską łódką albo nurkować. No sam nie wiem, szczerze mówiąc, nie zajmuję się tym. No nie da się, że tak powiem, suchą nogą tam wejść. Nie wiem, jak daleko się ciągnie ta jaskinia, ale niektóre się na parę kilometrów ciągną. Powiem Wam szczerze mówiąc, że odpowiednio przygotowany, chętnie bym sobie tam poeksplorował to. Przyjemnie sobie tak usiąść i tak poobserwować morze, ptaki i w ogóle tak w horyzont się popatrzeć. A ja, moi drodzy, jestem wędrowny, taka jest nazwa kanału. Mieszkam w Szkocji, wędruję przez Szkocję, a wkrótce przez cały świat, bo czasem po prostu pytacie o to. Pokazuję to, co spotkam na swojej drodze, a więc widoki, budynki, opuszczone miejsca, ludzi. No i oczywiście Wam to pokazuję. Także na tym polega ten kanał. Zapraszam Was, żebyście wędrowali ze mną. Moi drodzy, klify, jak łatwo się domyśleć, są nie tylko piękne, ale mają też swoją mroczną historię. No, niestety zdarzają się tu przypadki śmiertelne. Znajdywane są co jakiś czas ciała ludzi, którzy spadli bądź celowo skoczyli, bo tacy też niestety się tutaj, takie przypadki też niestety się tutaj zdarzają. No jest to dość miejsce takie popularne dla samobójców. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale no ja sobie nie kpię z tego, tylko tak o tym powiedziałem. Jednym z takich niedawnych przypadków był przypadek Ralpha Smitha, 18-letni człowiek. Czyli jak sami słyszycie, bardzo młody człowiek został tutaj znaleziony, to było w 2017 roku, został znaleziony martwy. Z tego co ja czytałem, to do dziś nie jest to pewne, czy spadł, czy po prostu skoczył. Także no, jak przyjedziecie tu, to pamiętajcie, że pięknem, ale bardzo uważać trzeba, bo te klify są bardzo, bardzo strome. A zobaczcie tam, ja tutaj staram się trochę przybliżyć. Tam sobie chodzą ludzie, którzy są odpowiednio ubrani w kaski, w kamizelki ratunkowe. No i oni sobie eksplorują tam. No myślę, że zmierzają też do jaskiń między innymi. No ale troszkę podpływają na jakieś tam skały. No fajna sprawa, no ale jak sami widzicie, trzeba się odpowiednio brać. No teoretycznie, moi drodzy, nie powinienem mówić do Was, jak jest taki wiatr, bo pewnie nie za bardzo mnie słychać, ale chociaż parę słów jeszcze chcę powiedzieć, bo mam taki zwyczaj, dość często mówię o jakimś tam geologicznym znaczeniu miejsca, w którym jestem i tutaj po prostu chciałem Wam powiedzieć, że te klify to jest ślad po oderwaniu się, po rozpadzie się superkontynentu Pangea, na pewno część z Was słyszała gdzieś tam ze szkoły, albo jak się interesujecie, był superkontynent kiedyś. Nie było wiele kontynentów, tylko jeden, zwany Pangea. Ten kontynent się rozerwał i śladem właśnie rozerwania się tego kontynentu są te klify. A było to około 350 milionów lat temu. No i powiem Wam szczerze mówiąc, że jak patrzę na te klify, no to tak, no widać, że tu się coś urwało kiedyś. Mówiąc tak lakonicznie. I w ogóle to sorry, bo chciałem polecieć dronem, żeby Wam to z góry pokazać, jak to wygląda, ale są tu tak silne podmuchy wiatru. Dron wyleciał na paręnaście metrów i po prostu
huśtało go na wszystkie strony, także jakbym wyleciał wyżej, prawdopodobieństwo rozbicia się o skałę drona było bardzo duże, a szkoda. A jak już wracacie z klifów, bo my już wracamy, no to koło parkingu macie jedzenie, można tam coś kupić, jak nie weźmiecie ze sobą. Są tam jakieś właśnie te budki z jedzeniem, także można sobie śmiało coś kupić, coś ciepłego, kawy napić. A ja jeszcze na koniec podsumowanie, że jesteśmy niedaleko Dundee, północno-zachodnie wybrzeże Szkocji, klify Arbroath i polecam. Z dzisiejszej wyprawy na klify. Chciałem wam jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że to miejsce, poza tym, że jest piękne i poza tym, że ma smutną historię, czyli samobójcy albo ludzie przypadkowo spadający z tych klifów, ma jeszcze historię o wiele starszą. Tutaj są zarówno legendy, mity, jak i prawdziwe historie. Większość z tych jaskiń, które możecie tutaj spotkać, ma jakąś nazwę. Jest między innymi jaskinia szmuglerów i jaskinia syren. Jeśli chodzi o jaskinię szmuglerów, no to wiadomo, można się domyśleć, że szmuglowano tutaj różne skarby, być może napadano na jakieś statki i prawdopodobnie piraci morscy chowali w tych jaskiniach swoje zdobycze. I to nie jest akurat legenda, to są fakty. Natomiast jeśli chodzi o jaskinię syren, no to tu już bardziej obracamy się jakby w ramach oczywiście legendy, bo oficjalnie nikt nigdy nie potwierdził istnienia syren. Także, ale fajne są takie legendy, tak? No ludzie po prostu opowiadają sobie z dziada, pradziada, że niby tutaj różni marynarze, różni ludzie żeglujący po tych wodach przez wieki spotykali syreny właśnie w jednej z tych jaskiń. Dlatego są takie mity. Jest też oczywiście jaskinia, ja się tak kręcę, sorry, ale po prostu sobie oglądam przy okazji rozmawiając z wami. Jest też jaskinia stalaktytów oczywiście. No to już też nie muszę tłumaczyć, bo każdy z was dobrze wie, co to są stalaktyty. No ja nie miałem okazji się tam zagłębić, ale ja tutaj na pewno wrócę. I ja tutaj na pewno wrócę ze sprzętem jakimś odpowiednim, żebym mógł przynajmniej jedną czy dwie jaskinie zobaczyć. Jaskinia stalaktytów, no to jak sama nazwa wskazuje, możecie tam te naturalne formy geologiczne, jakimi są stalaktyty, podziwiać. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam z północno-zachodniego wybrzeża Szkocji. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że zapraszam was na kolejny odcinek. Gdzie zawędruję, to nie jestem pewien, bo w sumie tutaj dzieje się tak dużo bez planu, albo plany są podejmowane bardzo spontanicznie. Na zasadzie jadę tu, czy idę tu i za 5 minut już idę w tamtym kierunku. Także zapraszam was na następny odcinek. Na razie będziemy eksplorować Szkocję, także mam nadzieję, że części wam się to spodoba i zostaniecie tu na dłużej. Trzymajcie się, hej!